Zauważyłem coś, że oni zawsze mówią, że wiedzą, gdzie coś jest, ale w 90% przypadków tego tam nie ma. Hello. Ten dumpek. Tu jest coś ciekawego. Po chińsku chyba są napisy. Patrzcie to. Jakiś sklep. A w ogóle są lody chyba. Jakiś pewnie nie będzie. Ale spytam się. Hello. Hello. Do you have this ice cream or not? Yeah, but not all. Ah, not all? Ah, here you. You look here. Taka mała ciekawostka. Taka Coca-Cola jest w szklanej butelce. Patrzcie. Plastikowy ten frup. I szklana butla. Ciężka jak pierun. Ciężka. Ale trochę droga. 60 peso tak. No szklane. Dobra, patrzcie. Mam takie... Już się rozjebiesz? O no ale chciałem pokazać tylko jakie wielkie. Patrzcie. Trzeba będzie je szybko zeżreć. Razem z folią, kurwa. Nie można zmarnować nic, bo są po 12 peso, takie jedno jajko. Byłem na spacerze. Chciałem kupić jakieś jedzenie. Jest godzina 23, więc późno. Ale poszedłem. Strasznie gorąco. Jestem cały mokry. Moja bluzka, spodnie i wszystko jest do wykręcania. Mimo, że jest 23. No i poszedłem tutaj, bo jestem głodny. Ale nie ma nic otwarte. Tam zapytałem ludzi i powiedzieli, że jest 7-Eleven tam dalej. Z 2 km. No to idę, nie? Doszedłem tam do tego miasteczka. A tam pełno tych takich młodych sebiksów filipińskich. I doskoczyli do mnie, nie? I tam reklamują różne marihuany i inne tam dziwki. I tak się uczepili, chodzili ze mną do każdego sklepu, nie? Wiecie, tam była piekarnia i idzie ze mną, kurwa, nie? Albo do 7-Eleven idzie ze mną. 7-Eleven nic nie ma, kurwa. Sam syf. No to poszedłem, tam był taki sklep z hamburgerami, że kupujesz jednego i drugiego ci dają gratis. No to poszedłem tam i oczywiście się przysiedli, chyba z 10, kurwa. Pierwszy raz czułem się tak średni, wam powiem. Nie wiedziałem właściwie, jakie mają zamiary. Ale chyba po prostu szukają klientów, nie? Na te swoje różne usługi dziwne. Dobra, pokażę wam, co kupiłem. Knajpa nazywa się Burger Junction or something. Jeden, drugi. To jest hamburger z wołowiną i z jajkiem. Takie mi polecili. I z serem. I za 2,84 peso. Były jeszcze po 50 bez jajka, ale ja lubię jajka. No to zobaczymy, czy jest dobre. Wygląda tak. No, it's good. Może dlatego, że dawno nie jadłem hamburgerów, ale ogólnie spoko. To może być takie jedzonko. No dobra, trzeba zrobić tour po następnym pokoju hotelowym. To jest jakiś taki dziwny, bo jakieś mieszkania. No ale mam takie coś. Czemu to miga? Czyżby tutaj mieli 60 Hz? A teraz nie miga. To taki pokój, ale jeszcze nie zaaranżowany, jak widzę. Niestety nie ma lodówki. Jest jakiś źle. Tu mam taki prysznic, bo nie ma słuchawki ani nic. Więc mam taki prysznic i kibel. Oczywiście jak zwykle nie ma deski, bo, ponieważ są bardzo drogie. Nie ma spłuczki. Pokój wygląda tak. Przynajmniej jest klima.
głośne strasznie, ale jest. No tak to wygląda. Może być na jedną noc za 400. Zobaczcie to. Widzicie tych ludzi, jakby byli w zoo? To jest dramat. Najgorsze lotnisko świata. Ubiorę okulary, żeby było ładniejsze.